Piłkarze Ruchu Chorzów pomagają już kolejny raz. Tym razem chorej onkologicznie 25-latce z Mikołowa. Dziś spotkali się z kibicami, mieszkańcami miasta i wszystkimi, którzy chcieli włączyć się do tej wyjątkowej akcji. Karolina Komada. Pomagają mi tak już od kilkunastu lat, dokładnie od 2007 roku. Fan Klub Ruchu Chorzów po raz 12 zorganizował mikołajkowe spotkanie w Mikołowie. Mikołajkowa akcja to jest od kilku lat. Wcześniej to było po prostu spotkanie kibiców z piłkarzami Ruchu Chorzów w Mikołowie. Kiedyś wymyśliliśmy, że w sumie możemy to połączyć z Mikołajem i porozdawać dzieciom paczki. I to jest przełamywanie tego stereotypu kibica bandyty, bo tak jak tutaj widzimy, no tutaj nie ma bandytów, tutaj są ludzie, którzy chcą działać, chcą pomagać. Zebrane fundusze są przekazywane na cele charytatywne. Tym razem pomagają Marcie, córce jednego ze współorganizatorów. Od grudnia tamtego roku walczy z nowotworem kory nadnercza z przerzutami do płuc. Przeszła operację i pierwszą dawkę chemioterapii. Chemioterapia uszkodziła mi szpik kostny, ponieważ parametry morfologii spadały z dnia na dzień i konieczne było przetaczenie krwi. Doszło do tego przytaczenia krwi bez żadnych powikłań. Wyszłam ze szpitala. Jestem pod ciągłą obserwacją lekarzy. Wyniki badań są stabilne. Niestety zmian w płucach nie da się całkowicie wyleczyć. Co roku akcji towarzyszą gry i zabawy dla najmłodszych, poczęstunek, prezenty i spotkanie z niebieskim Mikołajem. I mimo, że święty wzbudza ekscytację, to jednak bardziej wyczekiwanymi gośćmi są piłkarze Ruchu Chorzów. A tu, tak jak i przy takich akcjach, potrzebny jest team. Dużo mamy takich momentów gdzieś, gdzie tej walki na boisku potrzeba nam i myślę, że nieraz lepiej nam to wychodzi, nieraz gorzej, ale na pewno jeżeli jesteśmy całością na boisku, to wychodzi to nieźle. Czasy są takie, że każdy gdzieś tam potrzebuje jakiejś pomocy i tak jak mówię, cieszymy się, że będziemy mogli tam dzisiaj być i też dołożyć swoją cegiełkę. I podczas licytacji i loterii każdy będzie mógł tą swoją cegiełkę dołożyć. Pieniądze zostaną przekazane Marcie na dalsze leczenie.